Witam Was serdecznie. Dzisiaj środa, 5. tygodnia Wielkiego Postu. Zapraszam do wspólnej modlitwy słowem. Oczywiście módlcie się razem ze mną. Rozwijając opis tego filmu znajdziecie dzisiejszy tekst czytań. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterię, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Kiedy zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk, który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czyż nie wrzuciliśmy tych 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. 4 wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Z księgi Daniela, z 3 rozdziału, hymn 3 młodzieńców w piecu ognistym. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na cherubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Powiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca, Boga.
Rzekł do nich Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Zapraszam teraz do modlitwy uwielbienia. Będziemy powtarzać, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W ocaleniu trzech młodzieńców, Szadraka, Meszaka i Abednego z pieca ognistego. Uwielbiamy Cię, Boże, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W tym wyznaniu Nabuchodonozora, który nie uznawał Boga, a powiedział, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W tym hymnie, który wybrzmiewa w piecu ognistym, w którym trzej młodzieńcy często powtarzają, błogosławiony jesteś. Chwalimy Cię, Panie, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W całym stworzeniu wymienionym w tym hymnie. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W prawdziwym wyzwoleniu przez Chrystusa uwielbiamy Cię, Boże, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. W tym wykazywaniu przez Jezusa do Żydom, że kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I w tej nauce o wyzwoleniu. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. I również w tych trudnych słowach, które Jezus wypowiada do Żydów, również w tych słowach, które mówi, gdyby Bóg był waszym ojcem i to mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. I właśnie też w tym kierunku, w tym pochodzeniu boskim Jezusa uwielbiamy Cię i wołamy, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Zapraszam teraz do chwili refleksji, do chwili ciszy. Dzisiaj niech przepełnia nasze serce uwielbienie. Uwielbienie mimo trudu. Dzisiaj jest ukazany ten hymn, który w psalmie, który wyśpiewali trzej młodzieńcy w piecu ognistym. Niech on będzie na naszych ustach. W tej chwili ciszy też uwielbiaj Boga w sercu.
przykład Szadraka, Meszaka i Abednego jest to przykład uwielbienia w trudzie. Wyobraźcie sobie sytuację, że oni są w płomieniach ognia, a mimo wszystko Boga uwielbiają i że anioł ich podtrzymuje przy życiu. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni przez Ducha Świętego, tak wierzę mocno, że tak jest, do tego, by uwielbić Boga w trudach, w trudnościach, w tych ogniach naszego życia. Zapraszam, spróbujmy razem uwielbić tak właśnie Pana Boga. Może w modlitwie równoczesnej. Duchu Święty, bądź uwielbiony we wszystkich trudach, wszystkich strapieniach duchowych, które przeżywamy. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, w sytuacjach, które, jak to się mówi, wystawiają nas do wiatru. W sytuacjach, w których mamy się opowiadać za dobrem. W sytuacjach, w których jesteśmy w pokusie, w takim uciemiężeniu. Bądź uwielbiony w tym, czego nie rozumiemy. Bądź uwielbiony w tych sytuacjach, które wydają nam się być bez wyjścia. Wierzymy, że Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, że Ty wyprowadzasz dobro nawet z najtrudniejszych sytuacji. Niech się tak stanie. My Cię uwielbiamy w tych sytuacjach, a Ty zajmij się naszymi sprawami, Duchu Święty. Przyjdź do nas i działaj z całą mocą w naszym życiu, często bardzo pogmatwanym. Duchu Święty, całą naszą uwagę skupiamy na Tobie, a Ty zajmij się naszymi sprawami. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem i to proste wyznanie. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, niech będzie dzisiaj aktem takim strzelistym na cały dzisiejszy dzień w różnych sytuacjach, również ciężkich, trudnych naszego życia. Pięknego, błogosławionego dnia życzę.